Idea masteringu polega na tym, że staramy się zrobić nagranie głośniejsze, bardziej nasycone, bardziej dopieszczone, tak, żeby słuchacz mógł odebrać wszystko to, co zespół chciał przekazać, ale mastering nie jest zawsze konieczny. To jest pewien proces, który wynika z tego, że przechodzimy z jednego formatu na drugi. Dawniej była to taśma do winyla. Dzisiaj przechodzimy z formatów cyfrowych, często na winyl, albo na różne pola eksploatacji tej piosenki. Więc jest radio, jest telewizja i jest przede wszystkim obecnie streaming. Ale wraca winyl. Więc okazuje się, że te wszystkie pola nie są tożsame i trzeba przygotować różne wersje. A dlaczego nie zawsze jest potrzebny mastering? No dlatego, że często artysta uważa, że to już jest produkt skończony i nie chciałby, żeby nikt się do niego dotykał. Czasami ma rację, a czasami się niestety myli i nagranie nie jest docenione przez słuchaczy. Masteringowiec ma dosyć duży wpływ, dlatego że przede wszystkim może ocenić jako pierwszy słuchacz, doświadczony słuchacz, czy rzeczywiście to nagranie no, wywoła takie emocje, jakich spodziewa się artysta? To jest chyba najważniejsza rzecz, żeby ocenić, stanąć w prawdzie i, i można powiedzieć, wytknąć błędy, ale na tym ostatnim etapie, kiedy, kiedy one są jeszcze korygowalne, kiedy nawet można wrócić do studia i coś poprawić. Druga rzecz to dostosowujemy do optymalnego poziomu nagranie. Szukamy dla niego jak najlepszego brzmienia, jak najlepszego miejsca na rynku, tak żeby dobrze zabrzmiało i w samochodzie, i w radio, i, 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 i w domu. Więc jest to no, moment i prawdy, i takiego ostatecznego jeszcze produkcyjnego szlifu. Ja zająłem się masteringiem, dlatego że odczułem, że moje nagrania źle brzmią w radio. To było w latach 90. Poczułem ogromną dysproporcję. Kiedy moje nagranie wylądowało w jedynce lub w trójce, już nie pamiętam w tej chwili, i przeżyłem szok. To, co się wydarzyło potem, jak wszedł następny zachodni zespół, i stwierdziłem, że no ja muszę robić coś źle, albo w ogóle pomijam jakiś bardzo istotny szczegół. I rzeczywiście po, po dłuższym dochodzeniu doszedłem do tego, że rzeczywiście brakuje takiego etapu ostatecznego właśnie szlifu, ostatecznej korekty, jakiegoś sprawdzenia i porównania się ze światem. I początkowo myślałem, że to będzie zawód i zajęcie wyłącznie dla mnie, ale jak zrobiłem dwie swoje płyty i je doprowadziłem, że tak powiem, do, do jako takiego poziomu, no to nagle okazało się, że, że, że wszyscy chcieli. Wszyscy chcieli też, też tak sobie to nagranie jeszcze szlifować. I to nie był wcale jakiś niesamowity sprzęt. Bo ja miałem zwykły komputer. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że w telefonie mamy mocniejsze procesory i mocniejsze narzędzia. Niemniej w ogóle podjęcie tematu i rozpoczęcie tej roboty dało już olbrzymi, olbrzymi, olbrzymi zysk. To może nie jest o tyle talent, już wracając do pytania. Tylko na pewno pasja i doświadczenie, czyli poświęcenie czasu na to, żeby się nauczyć słuchać, nauczyć się analizować i nauczyć się też komunikować z, z klientami, z artystami, z producentami, tak żeby ich wizja, ich emocje jak najlepiej zostały przełożone na to konkretne nagranie. Sprzęt jest ważny, ale jeżeli chcemy wiedzieć, co, co, co mamy zrobić, to bardzo prostymi środkami, dzisiaj w zasadzie dostępnymi w każdym, w każdym programie do, do edycji, jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście pewne niuanse, szlachetność, głębia mogą nie być uchwycone, ale dla słuchacza może mieć to kompletnie drugorzędne znaczenie. Dzisiaj jest już taka sytuacja, że wielu, wielu realizatorów, wielu nawet podejrzewam, że masteringowców, no, widzi już coraz bardziej zacierające się te różnice i te granice. Sprzęt analogowy ma tą przewagę, że jest niepowtarzalny. Po prostu w trakcie używania on się zużywa i jest jeden jedyny na świecie taki, jaki właśnie powiedzmy mamy w swoim studio. Plaginy zawsze brzmiały wszędzie tak samo. Ja twierdzę, że najlepsza jest hybryda w związku z tym. Um, oczywiście ekualizery do pracy stricte chirurgicznej wybierałbym cyfrowe i pluginowe. Natomiast już te do kreowania brzmienia, do nasycania, do budowania jakiejś przestrzeni, głębi, wybierałbym już jako analogowe. I tak samo jest z kompresją. Więc nie można powiedzieć, że, że, że te narzędzia equalizacyjne to wybierałbym takie, a te takie. Po prostu każde ma swoją, swoją zaletę do konkretnego etapu masteringu. To jest zawód, którego nie można się nauczyć z książki. W zasadzie jest to zawód artystyczny jednocześnie rzemiosło. Można u kogoś praktykować, można przyjść do mnie do studia, ale własnego gustu, doświadczenia, opanowania i też no, odwagi, tak, żeby coś zakwestionować, żeby powiedzieć to wprost, szczerze, i bez agresji klientowi, no, tego się trzeba nauczyć i. i, 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 i... Po prostu trzeba mieć czasami duże jaja.